Mały Jezus, Symeon, Anna, świątynia. Pewnie większość osób kojarzy tę historię. Zazwyczaj mówimy, że to ofiarowanie Jezusa w świątyni. Niekoniecznie to jest najlepsze określenie. Tak, faktycznie. Jeżeli się przyjrzymy bardziej z bliska kolejnemu wydarzeniu opisanemu przez świętego Łukasza, zobaczymy, że być może chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarnic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twojemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się z świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Święta rodzina udaje się do świątyni. To było standardem, jeśli chodzi o to, co obowiązywało Żydów, no, ale Jezus nie był przypadkowym dzieckiem i może rodzić się pytanie, czy w ogóle trzeba było pójść, po co się szło, jakie obowiązywały zasady, na ile Maryja z Józefem i z Jezusem wchodzą w to, co było standardem, w czym się z tego wychylają, co wiemy, czego nie wiemy. Jeśli chodzi o same fakty tego pójścia do świątyni, bo oni musieli pójść według prawa? Powinni? Ewangelista Łukasz podaje nam bardzo konkretny powód wędrówki do Jerozolimy, do świątyni. Mówi o tym, że upłynęły dni oczyszczenia i ma tutaj na myśli dni oczyszczenia Maryi po urodzeniu syna według prawa mojżeszowego. Młoda kobieta musiała odczekać 40 dni, 40 dni takiego dojścia do siebie, do pewnej równowagi, harmonii po tym wysiłku porodu, urodzeniu dziecka. I wtedy w świątyni następowała ofiara za oczyszczenie kobiety. Była to ofiara całopalna z baranka bądź też do tego dokładano ofiarę z gołąbka lub synogarlicy, a osoby ubogie składały w ofierze dwa gołębie bądź dwie synogarlice, o czym właśnie wspomina nam ewangelista Łukasz w przypadku Maryi. I to oczyszczenie dotyczyło kobiety. Ona z powrotem wracała do wspólnoty życia religijnego. Natomiast ewangelista mówi nam o ich oczyszczeniu. Oczywiście oczyszczenie dotyczyło tylko Maryi, ale chce nam już podpowiedzieć, że w tym wydarzeniu będzie jeszcze chodzić o coś innego. A mianowicie o przedstawienie, zaprezentowanie pierworodnego syna w świątyni. Według prawa mojżeszowego wszystko, co pierworodne, należało do Boga. Czyli pierwociny roślin, pierwociny zwierząt,
były składane Bogu w ofierze. No, ludzie nie byli składani w ofierze tak wprost. Na szczęście. Na szczęście. Niemniej jednak taki pierworodny syn w sposób szczególny należał do Boga. I Księga Liczb przewidywała swoisty wykup syna pierworodnego. Należało uiścić ofiarę 5 cykli i syn był wykupiony. Jeżeli by się takiej ofiary nie złożyło, no, syn by przynależał do Boga, przynależałby do świątyni, do miejsca świętego. I co ciekawe... My nie wiemy, nie? Czy te cykle się pojawiły tam, czy nie. Nie, bo nie o tym wiemy. Nie ma mowy, ale też nie ma mowy o tym, że one się nie pojawiły. Tak. Jest taka może zamierzona niepewność w tekście łukaszowym, bo przecież Józef i Maryja bardzo wiernie wypełniają przepisy prawa, a z drugiej strony też jest rzeczą oczywistą, że Jezus w sposób absolutnie wyjątkowy należy do Boga. I On, jako ten jedyny pierworodny, właśnie zostanie złożony w ofierze. Że to się też dokona w pewnym momencie w Jerozolimie. Więc znów mamy taką kolejną zapowiedź, która już wskazuje na to, co stanie się w przyszłości. Więc przychodzą do tej świątyni, Maryja składa ofiarę za swoje oczyszczenie, na pewno też Jezus w jakiś sposób jest przedstawiony Bogu. Co ciekawe, właśnie Syn Boży po raz pierwszy przybywa do domu swojego Ojca, do tego miejsca, gdzie się oddaje w sposób szczególny cześć Jego Ojcu. No i mamy bardzo ciekawy ciąg dalszy tego wydarzenia, czego się na pewno Maryja z Józefem nie spodziewali. Także oni są, jak pamiętamy, rozpoznani. Tam prawdopodobnie było mnóstwo osób, które przychodziły do tego miejsca. Łatwo było ich przegapić, prawdopodobnie zewnętrznie niczym się nie wyróżniali. A jednak jest i Symeon, i Anna, którzy zauważyli coś, czego inni nie byli w stanie zobaczyć. Wydaje się, że tylko i jedynie dlatego, że Pan Bóg im to podpowiedział, że mieli Ducha Świętego, który pozwolił zobaczyć coś, czego inni nie widzieli. Oboje mają swoje lata. Może zacznijmy od Symeona, zatrzymując się na chwilę przy nich. To był człowiek wyjątkowy i człowiek, który w tym momencie ma wrażenie, ale to jest kluczowe wydarzenie mojego życia. To jest coś, co sprawia, że w zasadzie na co ja miałbym jeszcze więcej czekać. No właśnie ten Symeon jest starszym człowiekiem, człowiekiem w podeszłym wieku, niewiele o nim wiemy. Wiemy, że mieszkał w Jerozolimie, nie wiemy nawet dokładnie, czym się zajmował. Łukasz podaje nam tylko jego jakieś przymioty duchowe. Jest człowiekiem pobożnym, prawym, sprawiedliwym, oczekuje pociechy Izraela, czyli czeka na Mesjasza bardzo świadomie w swoim życiu oczywiście. Nie ma żadnej pewności, że tego Mesjasza spotka, chociaż Duch Święty, który w nim przebywa, to też jest bardzo ważne, że jest to człowiek otwarty na Ducha Świętego, nieustannie mu potwierdza tę dobrą nowinę, że z tym Mesjaszem się spotka. Pomimo, że już jest w podeszłym wieku, może już czekać na zakończenie swojego życia, żyje cały czas tą ogromną nadzieją spotkania z Mesjaszem. I faktycznie właśnie w tym dniu przychodzi do świątyni i wśród tego wielkiego tłumu różnych pielgrzymów, młodszych, starszych, mężczyzn, kobiet, rodzin, dostrzega jedną rodzinę z maleńkim dzieckiem i właśnie do nich się zbliża z wielką radością i w tym maleńkim Jezusie, 40-dniowym niemowlęciu, rozpoznaje znak zbawienia, Mesjasza, Zbawiciela i odkrywa, że jego życie dochodzi do absolutnej pełni. Musiał poczekać. I to coś, co znajdujemy w Ewangelii, to coś, co się wydaje być bardzo życiowe. Tyle razy trzeba poczekać, ale ten, kto ufa i w międzyczasie się nie zniechęci, nie zrezygnuje z Pana Boga i nie wkurzy się na Niego i nie powie, już w ogóle nie chce czekać, nie chce słuchać, się doczeka. Czasami to się dzieje tak bardzo konkretnie, nawet na poszczególnej modlitwie. Modlitwa ma trwać pół godziny czy godzinę i coś najważniejszego przychodzi w ostatniej chwili. On się rzeczywiście doczekał i się bardzo ucieszył. Wydaje się, że się bardzo ucieszył w takim poczuciu, moje życie jest spełnione, skoro już to zobaczyłem. Symeon jeszcze nie ma, podobnie jak pasterze, jakichś konkretnych znaków działania Mesjasza, bo ten Mesjasz jest jeszcze maleńkim dzieckiem, ale właśnie jest to doświadczenie wiary, jest to otwarcie się na Ducha Świętego, który daje tę pewność, że Bóg jest między nami, jest bardzo blisko i to Jego działanie jest absolutnie pewne. Powiem szczerze, że ja jak teraz się zastanawiam nad
nad Symeonem i nad tym, co on może powiedzieć, to mu odrobinkę zazdroszczę, albo inaczej tak czuję, też bym tak chciał. Rzeczywiście skończyć swoje życie z poczuciem, tak, to się coś zakończyło, coś rzeczywiście zostało dokonane, zobaczyłem i przeżyłem to, co najważniejsze, a co może być ważniejsze niż spotkanie z Bogiem. Szczęśliwy człowiek. Ale poczekał na swoje. Obok Symeona jest również kobieta, bo ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii ma bardzo ciekawy pomysł, że obok mężczyzn doświadczających obecność Boga stawia również kobiety, które przeżywają dokładnie to samo. Więc obok proroka Symeona jest prorokini Anna, kobieta w podeszłym wieku, wdowa, samotna, która mieszka przy świątyni, aby tam wielbić Boga, aby Go tam chwalić, aby czekać na Jego obecność. I również ona właśnie w tym swoim doświadczeniu trudnego życia wdowy, bo wdowa to była osoba uboga, osoba samotna też, uboga również emocjonalnie, nie mająca oparcia ludzkiego. Ona również uczestniczy w tej radości, ona również, podobnie jak Symeon, spotyka Boga w Jezusie, widzi Mesjasza obecnego w świątyni i opowiada o tym innym. Jest właśnie tą apostołką tej ogromnej radości, że oto Bóg jest z nami, jest naszym Emanuelem, jest blisko i przychodzi, aby nas zbawić. Czyli jej również cierpienie, jej samotność, jej cierpienie wdowy, która jest przy świątyni, czyli nie ma swojej bliskiej rodziny, też doświadcza w tym cierpieniu swoistej pełni, spełnienia, radości, znajduje sens swojego życia. I Symeon, i Anna wypracowali sobie przez lata to, co było otwartością na Ducha Świętego. To może nie jest najpiękniejsze określenie, ale tak sobie to wyobrażam. Są już doświadczeni. Taka Anna spędza w tej świątyni kolejne lata, trochę się nie rozpraszając, ale rzeczywiście słuchając Pana Boga, i wtedy, kiedy przychodzi ten moment, ta dwójka widzi coś, czego cała reszta zupełnie nie zobaczyła. Normalnie to było nie do zobaczenia, ale ta Anna jest w stanie to zobaczyć, bo przez lata uczyła się tego, jak rozpoznawać Pana Boga. Była w jego obecności i wtedy, kiedy ten Bóg przychodzi w Jezusie, dla niej naturalnym było zobaczyć. Zresztą oboje się wydają tacy pewni, nie? Przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Oni wiedzą, nie tak może. Nie, oni widzą. To nie jest byle jakie dziecko. Oto widzimy kogoś bardzo ważnego. I to jest też niesamowite, że Jezus stanowi spełnienie życia dla Symeona i Anny, a z drugiej strony Symeon i Anna stanowią jakąś niesamowitą odpowiedź i potwierdzenie dla Maryi i dla Józefa. Bo Symeon przecież kieruje do Maryi słowa dotyczące Jezusa, dotyczące Jego przyszłości, że oto Jezus, ten Zbawiciel, ten Pan, Mesjasz swojego ludu, no, będzie jednak skłaniał człowieka do jakiejś decyzji. Ta Jego obecność spowoduje swoistą polaryzację postaw człowieka, czyli albo idę za Nim, albo Go przyjmuję, albo Go odrzucam. To mogą oznaczać słowa, które Symeon kieruje do Maryi, że on będzie znakiem sprzeciwu. Będzie znakiem, wobec którego wielu będzie się sprzeciwiać, że będzie dla powstania i dla upadku wielu w Izraelu. Oczywiście tutaj to od człowieka zależy ta decyzja, czy przyjmuje Mesjasza, czy go odrzuca, ale Jezus będzie tak bardzo czytelną osobowością, tak bardzo jasną i konkretną, że będzie niejako zmuszał człowieka do zajęcia stanowiska. Co oczywiście będzie też bardzo ważnym i też trudnym doświadczeniem dla jego matki, która wszystkie te doświadczenia związane z odrzuceniem Jezusa będzie przeżywać bardzo boleśnie. Zrozumiałe, tak. No, mamy wiele radości w tej scenie. Mamy też tą szczyptę takiego niepokoju pewnie, tak, związanego z tym, że ten Jezus będzie przyjęty przez jednych, a przez wielu nieprzyjęty. No ale rozwija się nam ta historia, w której tak naprawdę ciągle mamy zapowiedź tego, co będzie. To jest prawdziwe. To jest coś, co
nie jest już w tym momencie żadnym lukrowaniem rzeczywistości. Tak, ci, którzy wierzą, przyjmują Jezusa z radością, ale będą ci, którzy Jego odrzucą, bo Go nie rozpoznają. Po prostu nie będą wiedzieli, że odrzucają Pana Boga. Wydaje się, że odrzucą tego, który jest przeciwny Panu Bogu, czy przeciwny ich wizji religijności. Nie tylko posłuchajcie, pooglądajcie nas, ale dajcie sobie krótszą czy dłuższą chwilę na to, żeby się pomodlić. Wydaje się, że sam Symeon i Anna są inspirujące po to, żeby popatrzeć na tych ludzi, którym się udało, bo to jest taki pozytywny przykład. Udało im się rozpoznać Boga w swoim życiu. Mogli Go przegapić i On jest do przegapienia bardzo łatwo. Wszyscy inni przegapili, ale oni zobaczyli, coś w Nim było takiego, że oni mogli to dostrzec. Przypuszczamy, że to była otwartość na Boga, otwartość na Ducha Świętego, że to była wiara, że to była wytrwałość, żeby nie poddać się w międzyczasie, że to była obecność przy Panu Bogu. Pewnie możemy sobie różne rzeczy dopowiedzieć, patrząc na Symeona, patrząc na Annę, może patrząc na kogoś innego z naszego otoczenia, kto wydaje się rozpoznawać Boga w swoim życiu. Dobrze, jeśli będzie się nam chciało, jeśli nawet byłoby tak, że ktoś z modlących się będzie mógł popatrzeć, ale ja tak łatwo nie rozpoznaję w swoim życiu. To nie jest takie widoczne w mojej pracy, w mojej rodzinie, w tym wszystkim, co jest moim być może czekaniem na różne sprawy. Oni nie mieli tego z siebie. To jest łaska i dar, że oni mogli zobaczyć w tym dziecku Mesjasza. Na co ty czekasz? Co może tobie otwierać oczy, uszy, serce? Jak być tak zestrojonym z Panem Bogiem, żeby nie przegapić najważniejszego momentu w twoim życiu? Już tutaj widać w zapowiedzi Symeona, że wobec Jezusa nie można być obojętnym. Będą ci, którzy Go przyjmą i będą ci, którzy Go odrzucą. No i serce Maryi przeniknie miecz, ale właśnie dlatego, że trudno będzie być wobec Niego obojętnym. Może to jest okazja do tego, żeby na ten moment swojego życia, na ten punkt swojej drogi wiary popatrzeć, po której stronie chcę być, odrzucając trochę iluzję tego, że można być gdzieś pomiędzy i pośrodku, trochę z Bogiem, a trochę nie. Albo ktoś rozpoznał Jezusa w tej świątyni, albo Go nie rozpoznał. Albo zobaczył kogoś wyjątkowego, albo w ogóle nie zwrócił uwagi na Jezusa, Maryję i Józefa. Niech Pan Bóg nam daje taką siłę, żebyśmy byli tymi wyjątkowymi. Nie wyjątkowymi dlatego, że jesteśmy super uzdolnieni, ale dlatego, że pozwolimy Panu Bogu działać i że On nam otworzy oczy i serca na to, co jest Jego przejściem. Chyba treści na modlitwie jest sporo. Może warto będzie coś z tego wybrać. Z tego, co jest pewnie właśnie bardziej niż sceną ofiarowania jedynie, no to jest sceną przedstawienia Jezusa. Jezusa, który nam się pokazuje cały czas i przedstawia się i Bogu, i nam. Jezus się przedstawia, Jezus się prezentuje, Jezus przychodzi do domu Ojca i pragnie też się z nami spotkać. Też możemy nazwać tę scenę spotkaniem. Spotkaniem pomiędzy Jezusem i Ojcem w świątyni, spotkaniem całej świętej rodziny z Ojcem, spotkaniem pomiędzy świętą rodziną, Symeonem i Anną. I my również jesteśmy zaproszeni do spotykania Jezusa w naszym życiu. Miłych spotkań w takim razie w najbliższym czasie z Bogiem i z ludźmi. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.